Dzień dobry, Przemysław Tychmanowicz. Witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu. Temat dzisiejszego programu może być tylko jeden. Oczywiście jest to koronawirus i jego wpływ na światową gospodarkę a także na rynki finansowe. A moim państwa gościem jest się pan Alfred Adamiec, zarządzający aktywami w Niezależnym Domu Maklerskim Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może na początek od tego, co działo się w, na rynkach w ubiegłym tygodniu, bo nie sposób obok tego przejść obojętnie. Gigantyczna przecena, która przetoczyła się przez światowe rynki. Pytanie, czy ona była uzasadniona, czy to był po prostu efekt działania emocji, które wzięły górę? Tak, rzeczywiście ta przecena była bardzo duża, ale to po prostu odzwyczailiśmy się od tak dużych przecen. A stara zasada giełdowa mówi, że czym bardziej spada nam zmienność cen w dłuższym okresie, tym potem to wybicie będzie gwałtowniejsze. O skali tej przeceny może świetnie tutaj zaświadczać nam, pokazywać, jak, jak duża jest ta przecena. Wielkość pieniędzy, ilość pieniędzy, która wyparowała z rynków akcyjnych, z samych Stanów Zjednoczonych, rynków amerykańskich wyparowało 3 biliony dolarów, ze światowych giełd wyparowało. 5 do 6 bilionów dolarów, bliżej 5, a to jest mniej więcej połowa tego, co przez 11 lat w cudzysłowie dodrukowały banki centralne. Więc mamy tutaj skalę tego, jak myśmy mówili wcześniej na, na w naszych spotkaniach, bo mówili ciągle o tym, że banki centralne będą ratowały w razie potrzeby te giełdy. No to zobaczmy, jakiej tu skali trzeba byłoby, żeby to odrobić, te straty. Dlaczego mówię wyparowało? Bo to jest bardzo istotne. Wiele osób myśli, że to jest tak, że w momencie, kiedy jest taka przecena, to inwestorzy zabierają zyski i te pieniądze przenoszą do rynku obligacji, że choćby nie one zostają w gotówce. To była tak szybka ta przecena w takiej skali, że wielkość pieniędzy, które są, żeby wyjść z tego rynku z zyskami po wyższych cenach, była kilkukrotnie, czy jeżeli kilkunastokrotnie większa niż to, co spadło. Wartość wszystkich spółek, czyli generalnie po prostu traciły akcje, które, którymi w ogóle nikt nie obracał. I to jest no nieodwracalna szkoda dla rynku finansowych, bo tych pieniędzy już nie ma. I to nie jest tak, że te pieniądze z gotówki będą z powrotem mogły przejść szybko na rynek akcji. Znaczy no to, jest, to jest taki troszeczkę mrożący efekt tak szybkiej przeceny, bo to jest ten właśnie największy minus tego tempa przeceny. No właśnie, ale czy ta przecena była uzasadniona? No właśnie. Moim zdaniem absolutnie tak. Zbierało się na to od dłuższego czasu. Zresztą to już w poprzednim spotkaniu no to mówiłem, że fundamentalnie nie widzę podstaw do, do takich wzrostów, raczej to było takie nakręcanie już do samego końca tej koniunktury. Przy czym mam wrażenie, że instytucje finansowe działają na tej zasadzie, skoro inni kupują, to ja kupuję, bo inaczej nie mogę odstawać od peletonu, a potem zobaczymy, co będzie. No jak już się okazało, że jest źle, bo ktoś zaczął duży sprzedawać, on to wszyscy do drzwi, a ta futryna mała, tak? No i wyrwali te futrynę razem z drzwiami. Tak to obrazowo można powiedzieć. Natomiast... Ym sygnałów o tym, że coś takiego może się zdarzyć było mnóstwo, dlatego że ignorowano bardzo wiele ryzyk, jakie rodzajów ryzyka jakie się pojawiły na świecie, mianowicie tak, że choćby największy wpływ mają akcje amerykańskie. 55% wartości wszystkich akcji na świecie to są amerykańskie. To mówi o giełdowych akcjach. To w takiej sytuacji mieliśmy taki układ w zeszłym roku, że zyski amerykańskich firm, zyski właśnie z produkcji z działalności usługowej to było zaledwie 9% udziału we wzroście ich ceny giełdowej. Reszta to było napompowanie właśnie tej ceny poprzez zwiększenie tych mnożników wyceny, czyli robiło się bardzo drogo. Wszystko a konto tego, tej potencjalnej poprawy w tym roku. No bo Miała być podpisana umowa między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Pierwsza faza rzeczywiście podpisana, zobaczymy, co będzie dalej. Na razie mamy te zawirowania z koronawirusem i w ogóle z handlem światowym, niezależnie od, od, tych, od tych protekcjonistycznych ciąg, od polityków. Druga rzecz to jest kwestia w ogóle rozluźnienia łańcuchów dostaw, niezależnie od koronawirusa. Trzecia rzecz to jest osłabienie koniunktury w Europie. Bardzo bardzo poważne zwiększenie długów w Stanach Zjednoczonych i to wszystko wskazywało na to, że gdzieś musi być koniec przynajmniej tej, tej fazy wzrostu cen akcji, być może korekta, to jeszcze nie wiem jak, jak to się przekształci, czy to będzie Bessa, jeżeli będzie spadek o powyżej 20%, to będzie taka klasyczna bezsa. Natomiast symptomatyczne, że w zeszłym roku może poza jednym ostatnim kwartałem, generalnie nie było, nie było napływu pieniędzy gospodarstw domowych amerykańskich i w ogóle na świecie na rynek akcji. Gospodarstwa domowe, czyli szarzy ludzie z ulicy kupowali. Obligacje, obligacje, i papiery inne instrumenty dłużne, natomiast obligacje nie. Skąd, więc skąd te wzrosty? Wzrosty się głównie wzięły z, ze zwiększenia agresywności portfeli przez fundusze najróżniejsze inwestycyjne. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, to się wzięły, w, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, przez, z gigantycznego wykupu akcji własnych, czyli z, zamiast wypłacać zyski w postaci dywidendy, spółki przeznaczały te pieniądze na skupowanie akcji własnych w celu umorzenia. No i to podbijało ceny siłą rzeczy i to był największy, największy element pchający rynki do góry. Kolejny sygnał, który mieliśmy, taki właśnie mówiący o tym, że coś jest nie w porządku z tym rynkiem i ktoś duży może wykorzystać taką nienormalną sytuację niskiej zmienności, bardzo wysokich wycen. Otóż już w grudniu, ale i w styczniu w Stanach Zjednoczonych na rynku instrumentów pochodnych otwarto bardzo dużo pozycji, kupiono opcji na Odnoszenie zysków w momencie dużego ruchu w dół. I to były opcje, które miały wygasnąć w marcu. Stąd tak ciekawe, co, co się będzie działo w ten trzeci piątek marca, kiedy mamy ten dzień 3 czy 4 wiedźm, a to będzie 20 marca. Czy, czy właśnie już wykorzystano ten wzrost cen opcji, gigantyczny wzrost, bo na, na rynku opcji, na rynku pochodnych, to jest tam dźwignia finansowa, więc to, co czasami bywały, podejrzewam, zyski rzędu 500 tysięcy i więcej procent. Czy też będzie się, będzie się różne rzeczy działy, żeby tylko te indeksy amerykańskie skończyły odpowiednio nisko, żeby opcje się zrealizowały po, po bardzo korzystnych cenach. Także czeka nas jeszcze dużo, dużo atrakcji, tak to wygląda. Czyli, jednym słowem, to instytucje rozgrywają sytuację między sobą. Zdecydowanie tak. Niestety, to jest nie tylko w Polsce mamy ten syndrom wycofania się indywidualnych inwestorów z giełdy na całym świecie. I tutaj w tej chwili nie mamy w zasadzie na rynkach emocji. I nie ma sentymentów do akcji. Jak trzeba sprzedawać, to się je sprzedaje według pewnego planu. E, moim zdaniem, e, paniki absolutnie do tej pory jeszcze nie było. To była. E, wyprzeda z zimną krwią według wcześniej ustalonych procedur są pewne limity inwestycyjne, pewne limity ponoszonych strat i w takiej sytuacji, jeżeli firma dana inwestycyjna ma obowiązek ten zarządzający sprzedawać akcje, to je sprzedaje. I bywa, bywają takie historie, takie sytuacje. Moim zdaniem tak było w piątek, kiedy doszło już do bardzo, bardzo poważnej paniki, gdy za brak, zaczyna brakować płynności na rynkach, i wtedy, jeżeli zgłaszają się właśnie beneficjenci najróżniejszych funduszy po wypłatę gotówki, a, a spółka dana, dana firma nie może zbyć akcji, to sprzedaje to, co się świetnie daje sprzedać w danym momencie, a co się dobrze się sprzedawało Złoto. Więc mieliśmy taką niesamowitą historię bardzo rzadką. To jest bezpieczną, przy tak. wartości. Jak brakuje płynności, to tanieje wszystko. Łącznie z tymi, jakby się wydawało najbardziej bezpiecznymi, dlatego że one nie dlatego się je sprzedaje, że być może będą tańsze w przyszłości, tylko dlatego, że tam się da łatwo i szybko sprzedać, żeby mieć gotówkę. No bo w takich czasach jest takie angielskie powiedzenie, anglojęzyczne, każdy the king. Po prostu jak brakuje płynności, kto, kto ma gotówkę, ten jest królem, on w tym momencie może bardzo szybko, bardzo duże zyski odnieść. No dobrze, ubiegły tydzień to faktycznie duża przecena, natomiast nowy tydzień to nowe nadzieje. Wczoraj wzrosty na giełdzie, dzisiaj WIG 24%. Pytanie, czy to jest chwilowy oddech, czy już może ten pożar faktycznie został trochę przygaszony? Patrząc tak pod kątem analizy technicznej, no to właśnie przed przyjściem do Państwa spojrzałem na analizę techniczną i już właśnie WIG 20 opuścił obszar wyprzedania przy obecnych poziomach, i z jednej strony to by świadczyło, dobrze, minął ten najgorszy moment w wyprzedaży, być może podłączą się następni kupujący, którzy podbiją ten rynek do góry, no bo odwróciły się niejako te nastroje rynkowe. Pesymiści powiedzą tak, schłodziło się to, to, to wyprzedanie, rynek już nie jest tak rozgrzany tymi, tymi wyprzed gorącą wyprzedażą, ale zrobiło się miejsce na kolejną falę. No i teraz to zależy... I co teraz w takiej sytuacji robić? Patrzę się na fundamenty zawsze, hmm. czy długoterminowo mamy jakieś podstawy. No i tutaj powiem szczerze, że no jestem dosyć sceptyczny i obawiam się, że wzrosło wyraźnie prawdopodobieństwo takiego negatywnego scenariuszu, że my przy tym WIGU 20 naszym kochanym zobaczymy dwójkę z przodu. W po paru ładnych kwartałach niestety. Może tutaj nie chcę być, nie chcę krakać, ale to wynika z takich fundamentalnych przesłanek. Choćby jak wzrost gospodarczy, który hmm. ewidentnie nam hamuje. Ostatnie dane za czwarty kwarto PKB pokazały nawet nie tak złe te dane, jeżeli chodzi o wielkość tego wzrostu, ale strukturę. Najgorsza rzecz, że mamy bardzo niski poziom inwestycji zwłaszcza prywatnych, słabnie nam konsumpcja, która nam jeszcze jest podcinana przez inflację. I jeszcze ta konsumpcja może być troszeczkę właśnie ograniczona przez to całe zamieszanie z koronawirusem. I, no, i w takiej sytuacji e, środki już unijne słabiej płyną. Nadzieją jest, jak zwykle, w tego typu sytuacjach handel zagraniczny. Mm. No, ale czy przy właśnie tych problemach globalnie w handlu zagranicznym, w wymianie zagranicznej, damy radę, uda nam się zwiększyć nadwyżkę, czy w ogóle mieć nadwyżkę, ale czy zwiększyć nadwyżkę handlową z innymi krajami? Może być trudno. Tutaj z pewnością. Troszkę by nam pomogło osłabienie jeszcze o kilka procent naszej waluty. Mhm. Mówi Pan o makroekonomii, bo koronawirus to przecież nie tylko emocja, ale także realny wpływ na gospodarkę. Pytanie, jak duży wpływ będzie miał właśnie ten problem koronawirusa? Nie mam takiego instrumentarium, żeby to oszacować. Dzisiaj czytałem oszacowanie OECD, że ma to zdjąć globalnego wzrostu około pół punkta procentowego. Ja myślę, że to raczej trzeba patrzeć tutaj na, na problem koronawirusa pod kątem naszej uciążliwości życia codziennego. Natomiast wpływ, wpływ taki globalny na no, gospodarkę nie, nie jest jakiś dramatyczny, nie sądzę, że był mm. dramatyczny. Raczej to widzę w takiej kategorii, jakby to była jakaś katastrofa żywiołowa, e, która ma swoje skutki pierwotne, no fatalne, no, pomijając już dramaty ludzkie i, 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 i tragedie, ale m, e, potem napędza tę gospodarkę, no bo Prosta sprawa, jeżeli teraz pustoszeją półki sklepowe z pewnej części towarów, no to trzeba będzie to uzupełnić, wyprodukować i kupić. Mamy problem z tą tak zwaną luką podażową, bo w niektórych krajach po prostu pewnych rzeczy się nie wytwarza ze względu na, na przerwane albo, albo, albo bardzo, bardzo osłabione te łańcuchy dostaw, no, ale to trzeba będzie nadrobić. To z tym, z tym nie, nie powinno być kłopotu w, w przyszłości, więc to, to myślę, że to, się, to by się udało. Tylko że w takiej sytuacji nie pomoże nam obniżenie stóp procentowych, bo jakież ma znaczenie, czy taka, czy inna stopa procentowa, czy nawet do pieniądza, żeby, żeby wznowić produkcję w jakiejś fabryce albo zwiększyć tą produkcję. Po prostu, jak będą takie możliwości, no to to, to, to to się stanie. I tutaj na to nie patrzę w ten sposób, ale mówiąc o tych też przyczynach, czy na to się zapowiadało, myślę, że dużo gorszym scenariuszem byłoby, gdyby, gdybyśmy mieli, co trzeba brać pod uwagę. Gdybyśmy mieli jakieś właśnie zmiany klimatyczne, takie trwalsze, typu jakieś huragany, powodzie hmm. i tak dalej, które wyjęłyby, równie dobrze mogą po prostu zniwelować ten wzrost gospodarczy albo go bardzo utrudnić, dlatego że no, dojdzie do zniszczenia jakiegoś majątku, też po tym się odbudowuje, no ale Musimy mieć pewne rezerwy, takie mówiąc już globalnie, rezerwy na takie gorsze czasy. Natomiast w wycenach akcji do tej pory tych rezerw nie było widać. Jak się przerwał pewien łańcuch zależności albo osłabł, no to w takiej sytuacji mamy właśnie no, tego typu gwałtowne zachowania na rynkach. Poruszył Pan wątek banków centralnych. Dzisiaj jest spotkanie państw G7 i przedstawicieli banków centralnych z tych krajów. Czy czy one wesprą gospodarkę i rynki? Mowa właśnie o pompowaniu w gospodarkę kolejnych pieniędzy. No przecież rynki przez ostatnie lata żyły tym, że banki centralne pompowały kasę. Tak, no ale to jest. Tak jak z, z mocnym, a propos właśnie sytuacji koronawirusa, mocnym lekarstwem, antybiotykiem choćby. Mhm. W, po pewnym czasie to jest wręcz szkodliwy dla pacjenta, dlatego że on się zupełnie odparnia i wtedy coś innego zaczyna bardzo negatywnie wpływać, a ten antybiotyk już nie, nie, nie staje się lekarstwem. Również w tej sytuacji raczej będzie to takie słowo wsparcia, tak bym na, na to patrzył jakaś może delikatna sugestia, i znaczy, że w razie potrzeby będzie zapewniona ta płynność. Mm. Ale płynność nie w sensie zapewnienia płynności na giełdach, tylko raczej na rynku międzybankowym, żeby banki sobie nawzajem pomagały, pożyczały pieniądze. Zresztą Fed już to robi od, od dłuższego czasu, od dłuższego paru ładnych miesięcy. Natomiast pol oddziaływania banków centralnych jest minimalne, nieco większe jest możliwości po stronie polityki fiskalnej. Ale to nie na tym etapie. To... Gospodarka musi przejść swój cykl, no i jesteśmy ewidentnie, tak to się pechowo trafiło jesteśmy ewidentnie w fazie właśnie takiego spowolnienia. Mnie to nieco przypomina rok 2001. No wielu obserwatorów nie, nie pamięta, bo to za młodzi są pewnie. Mam nadzieję, że, że tak, tak młodzi ludzie oglądają. Kiedy też już było spowolnienie i ten atak na World Trade Center 11 września, właśnie trafił się w tak paskudnym momencie. Ale to paradoksalnie przyspieszyło to odbicie rynków po paru kwartałach, bo już ten po sześciu kwartałach w zasadzie. Było już, już, już dobrze, już zaczynała się prawdziwa hossa. Może teraz będzie, będzie to to wcześniej, natomiast wydaje się, że możliwości oddziaływania czy polityki monetarnej, czy fiskalnej są już naprawdę w tym zakresie bardzo ograniczone. Tym bardziej, że na czegoś chcieć od globalnej gospodarki, bezrobocie historycznie najniższe, patrząc globalnie, inflacja jest niska, no więc z punktu widzenia tak, gospodarstwa domowego nie jest źle. Natomiast mamy zupełnie gdzie indziej problemy, choćby z, w partycypacji, w tych, w tych owocach wzrostu, bo mnóstwo ludzi na całym świecie, zwłaszcza na świecie rozwiniętym, mówi: No, widzę, że jest jakiś rozwój, ale moje, moje życie osobiste w, w, tej, w, tej, w tej części finansowej nie, nie czuję, żeby się, żeby się poprawiło przez ostatnie 10 lat. I to jest problem, stąd mamy poważne kłopoty z no, takim populizmem. Przypomnę, dzisiaj mamy 3, 3 marca, super wtorek Stanów Zjednoczonych. Jak ktoś się wczyta w program obecnie przewo przewodzącego w sondażach po stronie Partii Demokratycznej Berniego Sandersa, no to jeżeli jest inwestorem giełdowym, to się może trochę przerazić. Więc czekajmy, co będzie dziś wieczorem, jutro, nie to raczej jutro rano, zobaczymy wyniki. Ale jeżeli Bernie Sanders zdobędzie w tym super wtorku, utrzyma to przewodzenie i to przywództwo i to prowadzenie w sondażach i Michael Bloomberg nie zagroził mu poważnie, to będzie kolejny czynnik ryzyka, który inwestorzy amerykańscy będą musieli wziąć pod uwagę. Na razie był lekko ignorowany. Tutaj koronawirus bardzo przeszkodził Trumpowi, powiedzmy sobie szczerze, no bo Trump bardzo na to zwracał uwagę, prezydent Trump, że żeby giełda rosła. Natomiast w tej chwili to, te instrumenty, jakie ma w swoim ręku, plus nacisk na fetę zdecydowanie za mało, żeby, żeby sobie poradzić w takiej sytuacji. Zobaczymy. Trochę taki paradoks, bo rynki bardzo długo bały się Donalda Trumpa, mimo tak. wszystko za jego kadencji giełdałskiej. się i się tak. przekonały. No tak, tak, tak. Rzeczywiście tak to było. No tutaj rzeczywiście powiem szczerze, ja też się obawiałem. Też mm. się obawiałem. Ale patrząc, teraz. Wstecz na to, co on zrobił, to gdyby on tę reformę podatkową wprowadził o półtora roku później i ona by teraz działała, to byłby fantastyczny taki, jak to mówią po angielsku, dry powder, czyli takie, takie wygładzenie tych fal giełdowych. No, tylko że wcześniej nie mieliśmy tych wzrostów. <śmiech> <śmiech> może lepiej, wolniej troszeczkę, ale zostawić sobie tę amunicję na później. Natomiast w tej chwili rzeczywiście Trumpowi brakuje tej amunicji. Natomiast Sanders na, na tym właśnie koronawirusie, gdzie on proponuje rozszerzenie ubezpieczeń zdrowotnych, żeby żaden Amerykanin nie musiał dopłacać ekstra poza, swoje, poza, wszelkie, poza tym ubezpieczeniem doświadczeń, umorzenie kredytów studenckich, a również opodatkowanie najbogatszych, no to przyciąga masy, to przyciąga masy, masy ludzi, no i zobaczymy ile właśnie z pewnością giełdy boją się Sandersa. Mhm. Jeszcze wracając do tematu banków centralnych, Rada Polityki Pieniężnej. Generalnie nie spodziewano się ruchu powiedz, ze strony właśnie naszego banku centralnego, natomiast temat koronawirusa i tego, co się może dziać w gospodarce ożywił na nowo dyskusję na temat tego, czy Rada może zdecydować się na jakiś ruch. Spodziewa się pan chociażby obniczki stóp? jest to możliwe, ale to niewiele pomoże. To raczej taki symboliczny ruch. Ja powiem szczerze, że wydaje mi się, że lekka taka zawalowana, może nie zachęta, ale takie przekazane pozwolenie na to, żeby się złoty osłabił, mimo rosnącej inflacji, bo pamiętajmy o tym, o tym mechanizmie, jak się złoto osłabia, no to te towary importowane są droższe, w związku z tym podbija to inflację. No inflacja jest bardzo sporą przeszkodą dla nas, no wiadomo, że, że no to czujemy, to jest ten właśnie taki ten podatek inflacyjny, wiadomo, że cieszymy się że z tego, że mamy olej tańszy, ale, ale wiele innych produktów są, jest droższych i to to, to ubożeje nasz, nasz koszyk. I w tym momencie, gdyby RPP, Rada Polityki Pieniężnej w jakimś swoim komentarzu któryś z członków powiedział, że no nie będziemy na razie interweniować, a może jeszcze w innych słowach, gdyby się osłabił złoty, bo to wspomogło tam eksport, to byłaby większa pomoc niż obniżenie stóp procentowych. Dlaczego? Dlatego, że polska gospodarka nie finansuje się tak mocno długiem jak inne gospodarki, zwłaszcza anglosaskie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że i tak ten pieniądz, ten, ten obniżenie stóp procentowych nie zniechęci ludzi, którzy unikają ryzyka do, do wpłacania tych, tych pieniędzy na lokaty bankowe. Nie uruchomi to następnych, następnych pieniędzy w inwestycje. Tym bardziej, że właśnie to jest, to jest ten problem, że przedsiębiorcy nie chcą inwestować. Nie chcą inwestować, chętniej płacą. Nawet czytałem dzisiaj w Państwa gazecie ten właśnie jakieś oszacowanie, jak to będzie z dywidendami, że powinien być dosyć dobry rok. Jest się z czego cieszyć, że jestem inwestorem, ale z drugiej strony mówię, no dobrze, skoro spółka pozbywa się kapitału, to znaczy, że nie ma pomysłu, co robić z gotówką, jeżeli chodzi o inwestycje. To powinno być w dłuższym terminie nieco powinny być zaniepokojone. No jeżeli tak jest, no to znaczy, że nie rozwijamy się, tak? No bierzemy, konsumujemy to, to, co jest dzisiaj wypracowane, natomiast tu jest kłopot. Także nie sądzę, żeby obniżka stóp procentowych jakoś istotnie pomogła w koronawirusie. Raczej myślę, że to powinno być właśnie um, takie de delikatna sugestia, że jest pewna przestrzeń, gdzie bank centralny nie będzie interweniował, gdyby polski złoty się osłabił. To by, to by nam troszkę pomogło tak gospodarczo. Panie Alfredzie, ostatnie pytanie. Żyjemy bez, bez wątpienia w ciekawych czasach. Ten początek tego roku jest bardzo interesujący, no ale głównie, główne pytanie brzmi: na jakie aktywa w końcu teraz stawiać? Cash is the king? Chyba tak. To znaczy. Stara zasada inwestycyjna mówi tak. Jeżeli mamy takie wahnięcia, jak widzimy w tej chwili właśnie na ekranie za nami, to jeżeli ktoś sobie kupuje fundusze inwestycyjne i powiedział: Chcę kupić, dzisiaj składam zlecenie. Wiadomo, że składam dziś zlecenie, będzie realizowane jutro albo pojutrze, po nieznanej sobie cenie. I w takiej sytuacji, jeżeli mamy wachnięcia funduszy o 4-5, nawet 7% się zdarza jednego dnia, to ja wcale nie chcę kupić, być może nie chcę kupić o to 6-7% drożej, bo być może cały zakres ruchu, na który liczę, to jest 20%. Jak będę jeszcze pecha, że przy takiej dużej zmienności będę sprzedawał, to mi z tego zakresu ruchu prawie nic nie zostaje, więc zasada mówi tak, jak jest przy takiej zmienności nie wiadomo co robić, to lepiej trzymać bezpieczne aktywa, ale też, też panicznie się nie wyprzedawać, tylko poczekać troszeczkę na takie uspokojenie tych nastrojów. Wtedy zorientować się, przeprowadzić analizę. Na razie zbierać informacje i pozostać na takich pozycjach, które, które są ob, do tej pory się miało. No, chyba że się czuje duży dyskomfort, albo jest to w, wbrew naszym zasadom, jeżeli chodzi o poziom ryzyka. No to wtedy rzeczywiście trzeba, trzeba obniżyć ten poziom ryzyka z, i poczekać na, na uspokojenie nastrojów, żeby wtedy kupować. Ja byłbym bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o, i o nabywanie, ale też nie, 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 nie sprzedawałbym w tej chwili tak z, w Dużym pośpiechem tych, tych portfeli akcji, zwłaszcza dlatego, że może się okazać, że, ta, że ta, to odbicie w górę po, po mm. będzie nieco dłuższe i będzie można przy nieco większym komforcie. I jeżeli chodzi o posiadane informacje, ale i też jeżeli chodzi o te ruchy cenowe, sprzedać, kupić, raczej czeka się na, na, na tego typu sytuacje niż, niż w takich gwałtownych momentach. Tak jak powiedziałem, to było ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą dziękuję. rozmowę. Moim państwa gościem, pan Alfred Adamiec, zarządzający aktywami w niezależnym domu Maklerskim. Kolejny program prosto z parkietu, jutro godzina 12. .00.